Witam, jestem Roman Pruszyński, wykonuję pisanki. Niestety w tym roku nie spotkacie mnie ani w czasie pokazów, ani kiermaszy. W związku z tym postanowiłem pokazać, jak domowym sposobem można wykonać pisankę, gdyż uważam, że święta wielkanocne bez pisanki to święta stracone. Najpierw przygotowujemy wydmuszki. Mogą to być wydmuszki kurze, gęsie, ewentualnie strusie. To już zależy wszystko od tego, jakie mamy potrzeby. Ja pokażę, jak zrobić wydmuszkę z jajka kurzego, więc mamy tutaj, wybieramy jajka kurze jasne, najlepiej białe, ale niekoniecznie. Potrzebna jest do tego pompka. Ja mam tutaj pompkę do dmuchania materacy. Pilniczek, okrągły iglaczek. Robimy na czubku z jednej strony jajka dziurkę iglakiem, kilka ruchów i mamy jedną dziurkę. Jeśli nie mamy pilniczka, możemy zrobić otwór, nakłuwając w koło końcem na przykład igły czy końcem cyrkla. Nie wyłupujemy, bo w przypadku wyłupywania jajko może pęknąć. I pompką od podmuchania materacy. Ja tutaj ją sobie pod nogę podłożę. Przykładamy koniec wężyka do jednej strony jajka. Tutaj ta dziurka troszkę za mała. I mamy gotową wydmuszkę. Następnie taką otwory w wydmuszce musimy zatkać woskiem, ażeby barwniki, których będziemy używać do barwienia pisanek, nie wchodziły do wewnątrz skorupki. Nad palnikiem rozgrzewamy pisak. Jest to kawałek blaszki zwinięty w taki lejek z maleńkim otworem na końcu. Rozgrzewamy pisak gdzieś około 10 sekund. Moczymy w wosku, pszczelim, koniecznie w wosku pszczelim, i zakrywamy otwory. Tu już jeden otwór zatkany, następnie drugi. I mamy wydmuszkę gotową. Przygotowaną do pisania do pisania pisanek. Ja teraz posłużę się takim białym jajkiem, białą wydmuszką, wtedy te kolory są trochę bardziej wyraziste. Taki pisak rozgrzewamy około 10 sekund nad ogniem, moczymy i rysujemy wzór na skorupce. Ja tutaj zrobię tylko takie proste gałązki.
Później pokażę, jak zrobić pisek. Na razie w tej chwili rysujemy na białej skorupce, rysujemy wszystko to, co na pisance ma być białe. Używamy wosku pszczelego z tego względu, że gdybyśmy używali parafiny, ona źle przylega do skorupki i barwniki potrafią pod nałożoną parafinę podejść i ją następują odpryski w tym miejscu i po prostu nie ma wzoru takiego, jaki byśmy chcieli, żeby otrzymać na pisance. Jest to technika tak zwana batikowa. W ten sposób zdobiono kiedyś tkaniny, głównie na Jawie. Używano do tego wosku pszczelego, czasem specjalnych stempli. No tutaj wykonane jest kilka gałązek. Wkładamy w tej chwili do żółtego barwnika. A na chwilę odejdę, bo muszę wziąć papier. Po kilku minutach mamy gotowe, ubarwione na żółto, ubarwioną na żółto skorupkę. Osuszamy, nie wycieramy, tylko osuszamy, gdyż jakbyśmy wycierali, to możemy uszkodzić skorupkę. I teraz na żółtym piszemy wszystko to, co na pisance ma być żółte. Ogrzewamy znowu nad palnikiem pisek, moczymy i rysujemy znowu wszystko to, co ma być żółte. Zawsze barwimy pisanki od najjaśniejszego koloru do najciemniejszego. To najciemniejsze to jest zazwyczaj tło. Następnie będziemy wykańczać pisankę, ale to już za chwilę. Jeszcze jedna gałązka. Tak wygląda po napisaniu na białym i na żółtym. Wkładamy kolejno do barwnika czerwonego. Trzymamy kilka minut. Barwniki, których używam, to są barwniki do
barwienia wełny. Natomiast w chwili obecnej praktycznie w każdym sklepie spożywczym można nabyć takie barwniki do barwienia pisanek. One są słabsze trochę, ale przy wykonywaniu kilku sztuk czy kilkunastu wystarczają. Należy barwić w zimnej farbie, w zimnym barwniku, z tego względu, żeby nam wosk się na pisance nie rozpuścił. Teraz znowu piszemy na czerwonym. Pamiętajmy, że barwniki, których używamy, to mają być barwniki kwasowe, więc dodajemy do nich odrobinę octu. Można używać barwników do barwienia tkanin, które można nabyć w sklepach chemicznych. Ewentualnie, jak już nie mamy nic, barwników możemy użyć na przykład wywaru z łupin cebuli, z tym, że wtedy musimy lekko podgrzać, żeby dobrze barwnik przyjął. Wtedy mamy jednobarwną, w zasadzie dwubarwną, bo kolor jajka i kolor tła, jaki stanowi wywar z jedną pisanką na ogół schodzi około godziny do półtorej. Ja tutaj szybko, ponieważ to bardzo proste gałązki, żeby to pokazać, zrobiłem, więc to idzie szybciej, ale normalnie to godzinę trzeba liczyć na wykonanie. Wkładamy do barwnika czarnego, czekamy chwilę, a w międzyczasie pokażę, jak zrobić prosty pisak. To na przykład są pisaki XIX-wieczne, których używano właśnie do robienia pisanek. Tu nalewano do tego pojemniczka, znaczy wkładano wosk, podgrzewano i tym pisano. To są pisaki produkowane w Stanach Zjednoczonych, różnej grubości końcówki mają, którymi się rozgrzewa się, pisze tak samo. Można zrobić taki pisaczek, to jest kawałek blaszki zwinięty w rurkę cienkiej. Musi być na końcu maleńki otworek, żeby można wosk się wypływał. A najprostszy pisak to jest tego typu. To jest kawałek blaszki. Tutaj wezmę zaraz. Kawałek blaszki złożony na pół. W środek wkładamy tutaj też kawałek blaszki, żeby całkiem nie ścisnąć. Obcinamy pod kątem, tutaj zostaje mały dziubek taki, nacinamy patyczek, wkładamy to. Tu jeszcze należałoby obwiązać jakimś drucikiem. I już tym możemy pisać na pisance. Rozgrzewamy to. O, i to normalnie tym możemy pisać. To jest. Jeszcze w niektórych regionach piszą łebkami szpilki, z tym, że wtedy musi być wosk rozpuszczony. To już chwilę poleżało w barwniku czarnym.
wyjmujemy, osuszamy. Powinna pisanka tak wyjęta chwilę poleżeć, żeby dobrze wyschła. Otwieramy otwór tutaj zatkany wcześniej woskiem, żeby barwniki nie wchodziły do środka. Ogrzewamy nad palnikiem i wycieramy, i po prostu tu, gdzie był wosk, zostaje wzór pisanki. No i mamy taką na prędce wykonaną pisankę. Każdy w domu może sobie po prostu świąteczną pisaneczkę zrobić i włożyć do koszyka. Dziękuję uprzejmie.